urbai non sento si felice pieno qui su quel seno non li va amore. Tradycyjnie już w Lubaniu uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowana jest wspólnie przez miasto i powiat. W dniu dzisiejszym chcemy uhonorować przede wszystkim naszych seniorów, a więc tych nauczycieli, którzy ukończyli już lat 70 i pracowali w naszych placówkach. Pamiętamy o nich i wiemy, ile uczynili dobrego dla edukacji młodzieży i dzieci na terenie naszego powiatu. Nagrodami burmistrza i nagrodami starosty zostali wyróżnieni pedagodzy i dyrektorzy zatrudnieni w placówkach miejskich i powiatowych. Są wśród nas nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, a także nauczyciele placówek niepublicznych, bo one stanowią pewne dopełnienie, jeżeli chodzi o edukację w naszym mieście, bardzo wartościowe dopełnienie. Były wyróżnienia, podziękowania i kwiaty i przede wszystkim życzenia satysfakcji i wytrwałości w tym odpowiedzialnym zawodzie. Nauczyciel to jest zawód bardzo odpowiedzialny. Nauczyciel to jest człowiek, który przekazuje swoją wiedzę, swoje doświadczenie młodemu pokoleniu i dzięki właśnie takim osobom młodzi ludzie budują swój kapitał, budują swoje wyobrażenia, zdobywają szansę na dalszą edukację i na życie zawodowe. To nie jest typowy zawód, on wiąże się z pewną misją, a zatem nauczycielom życzę tego wewnętrznego żaru, aby tą misję w sobie podtrzymywali i oczywiście dużo, dużo energii do tego, żeby posiadaną wiedzę przekładali na wiedzę u naszych najmłodszych i wśród młodzieży. Chciałem wszystkim pedagogom w kraju, ale też i na terenie zasięgu Państwa stacji telewizyjnej złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękować w imieniu organów prowadzących za tą ciężką i jakże odpowiedzialną pracę. Dzięki temu mamy właśnie taką, a nie inną młodzież. Młodzież, która wyjeżdżając za granicę wcale się nie musi wstydzić tego, w jaki sposób zostali wychowani, ale też i wyedukowani tutaj w naszym kraju. A dla wszystkich w tym dniu świętujących organizatorzy przygotowali prezent, występ kabaretu Paka. Nad nim całkiem